Dobry wieczór, dzień dobry. Nie wiem, czy nas słychać, czy nas widać. Miałyśmy małą techniczny problem 20 minut temu, więc jeżeli ktoś tutaj już był i nas widział i ponownie wraca, to bardzo się cieszę. Jeszcze raz serdecznie wszystkich Państwa witam na webinarium z cyklu Odporna Szkoła. Dzisiaj będziemy rozmawiać o emocjach i o motywacji uczniów. Myślę, że temat bardzo gorący i bardzo ważny. Ja nazywam się Kasia Pijanowska i jestem koordynatorką i opiekunką cyklu Odporna Szkoła. Razem ze mną cudowne ekspertki, które za chwilę przedstawię. Najpierw oczywiście dopełnimy formalności. W związku z tym, że jest to webinarium o emocjach, bardzo proszę się podzielić, w jakich Państwo dzisiaj nastrojach tutaj do nas przychodzą. Mam nadzieję, że w dobrych, ale jeśli w gorszych, to popracujemy nad emocjami dzisiaj na pewno. Serdecznie witam wszystkie kanapy, wygodne fotele albo mniej wygodne biurka i wszystkich Państwa przed ekranami. Licznik bije, Państwo tutaj już są. Witam również serdecznie wszystkich odbiorców naszej transmisji na Facebooku. Tam też na pewno już licznik bije. W takim razie nie przedłużając, dobry wieczór i dzień dobry. Dobry nastrój psychiczny już widzę jest na czacie. Oczywiście mam problem z czytaniem jak zwykle tych wiadomości, ale postaram się to robić. Teraz muszę jeszcze tylko odkryć myszkę i idziemy dalej. Webinarium oczywiście jest w ramach działań Centrum Edukacji Obywatelskiej. Nasze działania są skierowane do nauczycieli i nauczycielek. Według naszych obliczeń jest to nawet 40 tysięcy nauczycieli i nauczycielek w całej Polsce oraz 10 tysięcy różnych szkół. Dzięki transmisjom online docieramy szerzej i dalej i również do Państwa dzisiaj. Wszystkie informacje o naszej fundacji, która jest największą fundacją, która się zajmuje edukacją w Polsce, mogą Państwo znaleźć na naszych stronach. Za chwilę podzielę się wszystkimi potrzebnymi linkami do naszych stron. Dzisiaj szczególnie zapraszamy do naszego mini-serwisu, gdzie mogą Państwo znaleźć informacje na tematy globalne, a dzisiaj emocje będą z takiego punktu globalnego potraktowane. I tam również Państwa zapraszam. Oczywiście na nasz fanpage na Facebooku, jak zawsze, tam jest również transmisja na stronę co.org.pl oraz na bloga, gdzie mogą Państwo znaleźć najświeższe informacje edukacyjne i nie tylko. Oczywiście będą zaświadczenia. Wiem, że to dla niektórych bardzo ważne. Będą zaświadczenia, ale też szalenie Państwa zapraszam do tego, żeby zadawać pytania, komentować, brać czynny udział w dyskusji. Widzę, że większość osób, które się z nami wita, korzysta z opcji pisania wszyscy. Do tego bardzo zachęcam. Dzięki temu wszyscy widzimy nasze komentarze i odpowiedzi. Opcja paneliści i prowadzący jest wtedy zastrzeżona tylko i wyłącznie do osób, które są panelistami i prowadzącymi zgodnie z nazwą. Zaproszenie. Myślę, że ważna sprawa. Rozpoczynamy w najbliższym czasie, dokładnie 20 stycznia, cykl spotkań, webinariów Zaangażowani uczniowie. Wspólnie z Ambasadą Stanów Zjednoczonych będziemy takie wydarzenie przygotowywać i pokazywać dla Państwa. Serdecznie zapraszamy wszystkich nauczycieli i nauczycielki. Za chwilę też podzielę się z Państwem linkiem do tych webinariów. Można się zapisać, śledzić nasze wydarzenie na Facebooku i skorzystać z tego całego cyklu Zaangażowani uczniowie. Tematy są bardzo interesujące i myślę, że warto w tym uczestniczyć. I obiecane prelegentki, czyli moje gościnie, które razem ze mną będą tutaj dzisiaj o emocjach rozmawiać. Muszę sobie przesunąć, co mi nie wychodzi dzisiaj. Przepraszam, dwa ekrany, próbuję sobie z tym zarządzić. Pierwszym naszym gościem jest Magdalena Budziszewska, która jest psycholożką, doktorką, pracuje na Uniwersytecie Warszawskim, zajmuje się emocjami pod bardzo specyficznym kątem, to znaczy emocje w kontekście zmian klimatu, lęk i depresja klimatyczna. O depresji klimatycznej już wcześniej słyszałam, to myślę bardzo nowy i bardzo ważny temat. To, co jeszcze o Magdzie warto wiedzieć, jest przewodniczącą zespołu do spraw kryzysu klimatyczno-ekologicznego właśnie na Uniwersytecie Warszawskim. Drugi nasz gość to Izabela Niedźwiecka, która jest pedagogką, która pracuje w szkole w Gdyni, jest trenerką, również zajmuje się tematami związanymi z edukacją antydyskryminacyjną i współpracuje z Centrum Edukacji Obywatelskiej. Dorota Stępniak, która już była na webinarium Odpornej Szkoły, ale bardzo, bardzo dawno temu. Witam Cię, Doroto, serdecznie i cieszę się, że znowu z nami jesteś. Nauczycielka historii, WOS-u, etyki w szkole podstawowej.
która jest mentorką w kursach Centrum Edukacji Obywatelskich, autorką scenariuszy i publikacji, która dzisiaj podzieli się swoim doświadczeniem pracy z uczniami. Mam nadzieję, że już się wszyscy przywitaliśmy, bo padło bardzo wiele razy dobry wieczór. Witam Was serdecznie, cieszę się, że jesteście ze mną. I tak zaczynamy na prawdziwą rozmowę, a nie tylko powitanie. I pierwsze, o czym będziemy rozmawiać, to o tym, jak wykorzystywać emocje, by służyły rozwojowi młodych ludzi. Będziemy też rozmawiać o roli nauczyciela, ale też w kontekście roli mentora. Będziemy rozmawiać o tym, jak korzystać z emocji, by angażować i motywować uczniów do działania. Wiemy z naszego raportu, który był opublikowany w czerwcu 2021, że motywacja do nauki to duży problem po okresie edukacji zdalnej. I my dzisiaj w kontekście motywowania do działania właśnie poprzez emocje i dzięki emocjom będziemy rozmawiać. A teraz oddaję głos Magdzie, która opowie o emocjach z punktu widzenia psychologa, innego punktu widzenia niż nauczycielski punkt widzenia. No dobrze, to dzień dobry wszystkim. Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać, ja tylko sprostuję, bo jak wszyscy nie nadążam, więc jest pewnie kłopot z aktualizowaniem własnych notek biograficznych. Ja byłam przewodniczącą zespołu do spraw, ten zespołowi się kadencja skończyła. I jest kolejna, ale dzisiaj nie o tym, nie o zespołach i o działaniach, tylko o emocjach. I jakbym mogła poprosić o pierwsze z moich slajdów, po to, żeby powiedzieć taką rzecz, że jak się pytamy, jak te emocje wyglądają okiem psychologa, to nie będzie jakby zaskakująca taka zupełnie prosta teza, że jakby patrząc od strony psychologicznej, te emocje są taką szalenie potrzebną rzeczą, czy tak jak tutaj napisałam, rzeczą funkcjonalną. To znaczy, że trudno sobie wyobrazić, że zużywamy tak dużą ilość energii, też takiej no, po prostu biologicznej, podstawowej energii na produkowanie takich rzeczy jak emocje, gdyby one nie miały pełnić jakiejś takiej bardzo podstawowej funkcji w naszym życiu, takiej, która pomaga nam w trwaniu, funkcjonowaniu, że można myśleć o emocjach tylko o takim systemie, jak mamy, nie wiem, oddychanie, czy odżywianie się, czy odpoczywanie, który jest jakby takim kolejnym systemem organizmu nakierowanym na to, żeby sobie w świecie poradzić. I to pokazuje, że jeśli się od tych emocji odcinamy, czy mamy taką kulturę, w której te emocje są trochę takim kłopotliwym kawałkiem, to trochę jakbyśmy sobie wyłączali jakiś zmysł, jakbym uznała, że nie wiem, oczy są mi potrzebne, a uszy już jakoś mniej. Ta funkcjonalność dotyczy wszystkich emocji, zarówno tych, które mogą być trudne, w sensie lęk jest po to, żeby nas ostrzegać przed zagrożeniami. Ci, co się nie bali, nie przeżyli i w tym sensie też tutaj padło pojęcie lęku klimatycznego. I oczywiście, że wszyscy się pytają, jak zrobić, żeby dzieci i dorośli, żeby nikt się nie bał, no tylko, że jakbyśmy się nie bali, to byśmy też jakby pchali się prosto w katastrofę. Odrobina lęku bywa nam potrzebna, żeby się zmobilizować. Ale też na przykład, nie wiem, smutek informuje nas o tym, że jest jakaś strata, z którą trzeba przeprocesować. Złość jest po to, żeby pokazać, że na przykład nasze granice są przekraczane i z czymś nam jest niedobrze. Jak sobie złość wytniemy, no to będą mogli inni ludzie nam przekraczać te granice, a my będziemy trochę ślepi. Nie zauważyłam, że ktoś mnie jakoś depcze. Ale też takie pozytywne emocje, radość, zakochanie, one też są po to, żeby nas czasami przerzucić w jakieś takie rzeczy, których byśmy inaczej nie zrobili. Na przykład ludzie robią, jak są zakochani, to jakby nie byli, to by się na to nie zdecydowali albo nie odważyli. Więc to może jakby tak naprawdę jakby nam trochę wręcz nasza biologia podpowiadała, jakie funkcje są ważne i pożyteczne. To jest ta taka myśl, że emocje można w ogóle potraktować jako system wiedzy o świecie. I czasami, zwłaszcza jak ktoś jest taki dobry w takim funkcjonowaniu, właśnie w takim świecie uczuć czy trochę intuicji, to te emocje mogą być takim wręcz systemem wczesnego ostrzegania. Znaczy, że to jest taka wiedza o świecie, że ona nas ostrzega, że coś jest nie tak, zanim się dowiemy. Na przykład, że jesteśmy w jakiejś sytuacji i potem się okazuje, że ktoś nas w tej sytuacji, nie wiem, nieuczciwie potraktował albo oszukał, albo że wręcz przeciwnie, to była fajna sytuacja, w którą było warto wejść.
I często to się okazuje po wielu miesiącach, ale wtedy pamiętamy, że od początku czuliśmy, że coś tutaj jest na przykład trochę nie tak, albo coś jest tak, jakbyśmy mieli trochę taki emocjonalny radar. W związku z tym okiem psychologa to raczej jest taka zachęta, żeby z tych emocji, z tych własnych emocji korzystać. Też w takim kontekście na przykład uczenia czy nauczania, czy bycia z jakąś grupą, czy bycia z jakąś klasą. Są takie klasy, grupy, do których się idzie z chęcią, a czasem są takie, w których się idzie trudno, a czasem są takie, do których tam nagle się przestaje i to może być jakiś sygnał, że coś tam się dzieje. Jest trochę taka mantra, że emocje to informacje. A z drugiej strony jakby jest taki ważny kontekst, że reguły czucia emocji, nawet samego ich odczuwania są kulturowe. Że nam się wydaje, że coś czujemy, bo tak, ale tak naprawdę często to czujemy, zależy od tego, co nasza kultura mówi, że moglibyśmy czuć. I oczywiście jeszcze bardziej są kulturowe reguły wyrażania. I to klasycznie widać na takim przykładzie złożonym ze smutku i strachu oraz złości, ponieważ te emocje są kulturowo przypisywane płciom, to znaczy kobiety powinny czuć smutek i strach i mogą też wyrażać smutek i strach, a mężczyźni nie powinni czuć smutku i strachu, ale za to mogą czuć złość i to więc oni mogą wyrażać złość kulturowo. Trochę oznacza, że każda z płci ma trochę odcięty wtedy kawałeczek tego całego systemu, zamiast myśleć z całością. Natomiast te reguły, zarówno jak i wyrażania, są bardzo silne kulturowo, w tym sensie, że to nie jest tak prosto je przekroczyć. To na przykład takie badania dotyczące, żeby iść w wątek płci, więc obiecuję, że to będzie moja jedna kwestia, ale takie badania, które okazują, że kobiety są bardzo karane za okazywanie emocji złości w pracy. W sensie kobieta, która w kontekście pracy wyrazi złość, jest generalnie niekompetentną biczą, która po prostu nie panuje nad sobą i będzie postrzegana jako mniej kompetentna osoba. Jeśli to samo w tej samej sytuacji zrobi mężczyzna, na przykład wyrazi złość w przebraniu, że coś jest nie tak, to będzie postrzegany jako jeszcze bardziej kompetentny niż był. Że jeśli on wyraża złość, to znaczy, że istnieją powody i że on jest odważny i jakby ma prawo i że to dowodzi takiego kompetencji. To są kulturowe reguły, które jest bardzo super trudno przekroczyć i które jakby czasami gramy według tych reguł, dlatego że na przykład chcemy być jakoś postrzegani. I z drugiej strony reguły komunikowania emocji mogą być też niekoniecznie uniwersalne, tylko że ludzie i uczniowie i nauczyciele mają swoje. I te indywidualne reguły, które emocje i jak wolno wyrażać, one są oczywiście z rodziny. W tym sensie, że są takie rodziny, w których jest wolne coś dobrego i normalnego, że emocje wyrażamy i o nich mówimy. I to jest traktowane jako coś takiego trochę nieprzyzwoitego, czego nie wypada robić, albo ewentualnie czego nie wypada robić osobom jakiejś płci. I teraz jak mamy dzieci i uczniów, to oni przychodzą z różnych rodzin, w których były różne reguły na temat tego, jak i co wolno pokazywać. I jakby mają to już gotowe. To jakby w praktyce sprowadza się do tego, że można troszkę to zaadresować, bawiąc się w takie modelowanie, znaczy, że można na przykład pokazać, jaki rodzaj wyrażania emocji jest adekwatny i w jaki sposób w klasie, w taki sposób, że sami to robimy, bo to jest jakaś informacja, co wolno, a nie wolno. W sensie na przykład jeśli mi jako nauczycielowi, ja jestem nauczycielem, nauczycielką akademicką, wolno na przykład powiedzieć w trakcie zajęć, że dziś jestem bardzo zmęczona albo że jakiś temat jest trudny, to modeluję taką normę, że tak można i że to jest ważne, ale też modeluję na przykład taką normę, że można o tym powiedzieć i przejść dalej, a na przykład nie można tego rozegrać w działaniu w taki sposób, że ponieważ jest zmęczona, to będę teraz na was wszystkich krzyczeć i będę okazywać wam zły humor, ale nie powiem, że mam ten zły humor, tylko będę go okazywać. To poproszę o następny slajd. Miał krótkie wprowadzenie, więc ja już się nie rozgaduję. Mogę prosić o następny? Dzięki. No właśnie, i ten kontekst uczenia się jest bardzo ciekawy. Ja jestem dzisiaj też po dniu uczenia różnych, nawet stacjonarnie, no uczelni i trochę jest tak, że jak w trakcie zajęć, w trakcie lekcji
Tak, to chyba może być moje łącze i chyba nic z tym nie zrobię. Jak w trakcie zajęć, w trakcie lekcji pojawiają się emocje, to jakby często są takie zajęcia czy lekcje, które uczniowie pamiętają jako lepsze i ciekawsze i w ogóle je pamiętają i często w ogóle wychodzą z nich mniej zmęczeni, że to jest takie, że się jakby naprzeżywaliśmy, coś się działo. To się pojawia w różnych kontekstach. Ja akurat mam takie zajęcia, że mi się grupy kłócą, w sensie, że się okazuje, że mają różne poglądy i zaczynają między sobą trochę się kłócić. I to jest na przykład przykład takiej sytuacji, konflikt, różne opinie, którą i można by się przestraszyć, że to będzie miało jakieś złe konsekwencje. Można by też modelować taką normę, że tak nie wolno robić i w ogóle, a można też modelować taką normę, że to jest coś ciekawego i zobaczmy, jak mamy na przykład, wszyscy mamy różnie, ale też, że możemy coś fajnego z tego zrobić, to czasem można, nie wiem, jakimś takim żartem, czy ten, czy docenieniem, że ktoś powiedział, na przykład fajnie, że masz jakąś, nie wiem, zupełnie inne zdanie, ktoś powiedział, niż ma cała grupa. I modelujemy taką normę, że właściwie to fajnie, że się nie zgadzamy i że się trochę kłócimy i ojej, jakie to jest ciekawe. I to robi coś takiego, że bardzo wciąga tych uczniów w temat. No, oni czasem wychodzą z jakichś takich zajęć z poczuciem, że w ogóle nie są zmęczeni i chcieliby więcej. I oczywiście rzadko się zdarza w tym sensie, że to może mieć wszystkie zajęcia bardzo emocjonujące tematy, ale zasadniczo jakby uruchamianie różnych emocji od ciekawości po takie wycieczki w stronę trudnych obszarów, to jest coś, co wspiera uczenie. I już ostatnia rzecz, którą o tym powiem, to to, że tutaj jest też bardzo duży potencjał, który może budować relacje, zarówno uczniów między sobą, jak i takie relacje nasze z uczniami, bo bardzo wiele rzeczy, na przykład takich uniwersalistycznych rzeczy, że się wszyscy martwimy czymś, na przykład zmianą klimatu, martwię się ja i prawie wszyscy moi studenci. Pandemią też się dużo osób jakby na różne sposoby przejmuje. To znaczy, że jak się pojawi jakaś taka drobna rzecz, to ona może mieć taki potencjał, że ludzie albo czasem nawet włączając dorosłych czy nauczycieli w ten obszar ludzi, jakby zaczynają się czuć, że jakby są w czymś razem i to też jest bardzo, czy potencjalnie może być takie właśnie wspólnototwórcze czy łączące. I ja tam chyba mam jeden ostatni slajd. No właśnie. A z drugiej strony jest tak, że nie każda grupa, nie każde środowisko i nie każdy moment są dobre. I tu chyba najważniejszą rzeczą do powiedzenia jest ta grupa. Bo to jest po prostu tak, że są takie grupy, takie klasy i takie środowiska, które właśnie mają takie normy pracy z emocjami albo udało się wypracować na tyle duże zaufanie, że ludzie mogą powiedzieć jakieś takie rzeczy, które są trochę ryzykowne. One w ogóle nie muszą być o takich prywatnych emocjach, tylko na przykład trochę o takich poglądach na różne sprawy. I ten pogląd to może być nawet pogląd taki, nie wiem, czy jakaś tekstura mi się podobała, na przykład to nam się wydaje bardzo neutralne, ale dla wielu osób, ja też patrzę w studentach pierwszego roku, którzy teoretycznie są dorośli, ale że po prostu ujawnienie nawet czegoś, że ja na przykład, nie wiem, inaczej myślę, albo coś się podobało, a reszcie grupy się nie podobało, to jest jednak ujawnienie siebie i wystawienie siebie. I teraz im lepszy jest klimat grupy, tym większe jest prawdopodobieństwo, że oni to zrobią. A jeśli na przykład źle się czują w tej grupie, albo ta grupa ma ze sobą jakiś konflikt, albo jest tam ktoś, przy czym oni się nie czują bezpiecznie, to oni tego nie zrobią nie dlatego, że ta lekcja jest zła i dlatego, że ten temat jest trudny, tylko że dlatego, że ta grupa jest nieodpowiednia. I to jest super, jakby myślę, że trudne w takiej pracy nauczycieli, jak ma się różne grupy i nie jesteśmy jedynymi osobami, które pracują z tymi grupami i nie pracujemy z nimi od początku. To jest znacznie łatwiejsze, jak można sobie na przykład wymyślić, jaką grupę i jakie normy chcemy mieć, a potem im trochę pokazać, jak to ma być. I oni się wtedy uczą, że w tej grupie jest tak i są takie reguły i takie normy i bardzo płynnie sobie w tym
tym działają, ale czasem właśnie jak ma się taką grupę i oni nie są pewni siebie nawzajem, no to może po prostu nie być moment na taką pracę z emocjami i czasem wręcz trzeba odciążyć grupę, dając im taki sposób na przykład pracy, żeby oni nie musieli ujawniać siebie za bardzo. No a tutaj napisałam też coś takiego, że emocje to jest w ogóle wyrażone zaufanie i to znowuż ja mam mniej doświadczeń pracy z dziećmi i z taką młodszą młodzieżą, więcej z dorosłymi, ale zawsze miałam wrażenie, zwłaszcza przy tych młodszych dzieciach, że jak się pojawiają duże emocje, nawet takie emocje, że ktoś się na przykład na mnie wścieknie i trochę na mnie nakrzyczy, nie wiem, bo nie zdał na przykład albo coś. Albo takie trudne emocje, że w tym jest jakiś rodzaj zaufania. To znaczy, że kurczę, jakby dobrze, że ktoś w ogóle na tyle się czuł, żeby się podzielić, bo nie utrzymali tych emocji i ten. Więc jak się na to tak patrzy, to też trochę pomaga. Wtedy można też coś zamodelować. Na przykład, że ja się mogę tego nie przestraszyć, ale też na przykład w to nie wejść. Tylko jakby pokazać, jak na taką sytuację mogłoby się zareagować. No i to też wymaga takiego szacunku dla tego, ile się samemu może. Właśnie, bo samemu też ma się złe dni i to też jest takie, że są takie momenty, w których my znowu nie możemy albo nie chcemy. Dobrze jest mieć, ja tak czasem mam przy takich bezwzględnych mam... No tak, to na łącze internetowe już nie poradzę, to po prostu będę już kończyć, że można mieć na przykład zestaw zadań czy ćwiczeń, który jest bardziej ryzykowny i mniej ryzykowny. Bardziej ryzykowny to taki, który bardziej wymaga od uczniów na przykład ujawniania siebie, mówienia o swoich poglądach i przekonaniach i mniej ryzykowny taki, który pozwala się czasem wymigać z ćwiczenia w taki sposób, że prawie wymienimy, co w nim było albo streścimy trzy główne myśli autora, jest bardzo bezosobowy i czasem na przykład sposobem dbania o emocje grupy i swoje jest dawanie im bezpiecznej wersji. W sensie zróbmy łatwą wersję, bo mamy trudną. I tu postawię kropkę. Magda, dziękuję Ci bardzo za ten wstęp. Ja chciałam Cię pociągnąć trochę za język w tym temacie, o którym było mało, bo było dużo o różnych emocjach, od gotowości nauczyciela, o tym będziemy zaraz rozmawiać. Dla mnie osobiście, jako miłośniczki skutecznego uczenia, dotknęłaś wątek emocje, a uczenie się. I moim zdaniem to jest bardzo ciekawe, bo ja osobiście wiem, że stres bardzo źle wpływa na uczenie się. Wiemy też, że szkoła jest stresująca, czasami nawet bardzo. Czy jest na to jakieś rozwiązanie? Emocje w kontekście uczenia się. Może nie mówmy o stresie, czy nauczyciel może minimalizować stres, bo wiadomo, że może pytanie, czy teraz możemy przystać na to receptę, ale żebyś ten wątek jeszcze w naszym kontekście emocjonalnym, jak chociaż kilka słów, jeśli chodzi o Twoje łącze, to raz jest lepiej, raz jest gorzej. Generalnie jest lepiej niż gorzej, więc nie wiem jak u Państwa, u mnie nie jest najgorzej. No tak, to może z takiej praktycznej strony, bo to będzie, jest na przykład taki sposób wprowadzania tematów, żeby wprowadzać merytoryczne, duże tematy poprzez danie jakiegoś mikroćwiczenia, jakiegoś małego zadanka, jakiejś zajawki albo czegoś, co odwołuje się do codziennego doświadczenia i bardzo silnie aktywuje emocje. I czyli żeby jakby robić taki, nie wiem jak to powiedzieć, takie pobudzenie, trochę taką rozgrzewkę, która jakby wiąże się w czymś i która nam wprowadza jakiś taki temat, który jest bardziej abstrakcyjny i to jest taki sposób na włączanie emocji w proces uczenia się, że wtedy wiadomo, że ta na przykład teoretyczna część, ona do czegoś służy i pomaga w jakimś takim praktycznym, ale to jest trochę taka warsztatowa technika. Też jest tak, może ja powiem o tej zmianie klimatu, bo to jest bardzo dobry przykład. Czasami jest tak, że ci uczniowie mają jakieś swoje tematy, które są dla nich ważne, bo są w sensie i są sami w siebie, są w stanie szukać na przykład zajęć czy informacji, które im odpowiedzą na coś, czego potrzebują. Pewnie jak są starsi, to częściej to się dzieje, ale niekoniecznie. Czyli to jest taki wątek, że jak coś kogoś interesuje,
to wtedy chcemy to zrozumieć. Na przykład gdybyśmy nie mieli kryzysu klimatycznego, to nie wiem, czy byśmy mieli tyle osób, które chciałyby zrozumieć, jak działa system klimatyczny Ziemi. Bo jak działa system klimatyczny Ziemi, to jest fascynujące i włącza całą przyrodę ożywioną, nieożywioną, cały ekosystem, epoki geologiczne, obieg węgla w przyrodzie. No i obieg węgla w przyrodzie jest fascynujący pod warunkiem, że ktoś wie, że zrozumienie tego pomoże nam zrozumieć na przykład, jakby ile mamy czasu i jak odległe będą konsekwencje i jak długotrwałe kryzysu klimatycznego. No to są takie, czyli że jakby taki trochę powód własny, życiowy czy zainteresowania, on sprawia, że czasem jakby ci uczący się chcą zrozumieć nawet bardzo takie no, abstrakcyjne dla nich tematy, bardzo, bardzo, bardzo teoretyczne. I tutaj też takie ciekawe jest też taka praca na pozytywnych emocjach. Na przykład to jest inny może rodzaj przykładu, taka kategoria na przykład piękna, czy czegoś, co jest bardzo estetyczne, czytające od kuchenek, tak jest też dla wielu osób. Rodą, taka bardzo zapomniana kategoria, która odżyła w pandemii, że nagle wszystko to jest jakoś potrzebne i że te takie doświadczenia estetyczne związane, nie wiem, z muzyką, z filmem, z czymś, czego oni słuchają, czym się zachwycają, co jest dla nich jakoś ważne, to one stanowią takie źródło jakby, że te takie, to się mówi w psychologii, że to są takie samoprzekraczające się emocje, takie one są takie self-transcendent, w sensie na przykład zachwyt. Zachwyt nie jest o mnie, ani nawet o sobie, zachwyt nas mocno przekracza i tak też jest z radością. I to jest taki inny wątek, że można korzystać właśnie z takich bardzo, bardzo silnie pozytywnych rzeczy, czy takich, które jakby kogoś wkręcają, bardzo interesują do pokazywania procesu uczenia i to często na przykład wiąże się z przekraczaniem granic dziedzin. Że na przykład te ścisłe tematy mogą być prowadzone przez elementy, które są w gruncie rzeczy humanistyczne albo w ogóle artystyczne, więc to też taka interdyscyplinarność jest ciekawa, bo ona włącza emocje. I chyba taki ostatni kawałek tutaj wiąże się z w ogóle wychodzeniem z tego typu edukacją poza jakieś mury klasy, znaczy z taką edukacją robioną w przyrodzie, ale też na przykład w kontekście społeczności lokalnych. I to jest taki na przykład kawałek mocno z tą edukacją środowiskową związany. To znaczy, że może zamiast omawiać ten obieg węgla w przyrodzie w klasie, można pójść na hałdę węglową albo pójść sprawdzić, jaka jest cena węgla, która bardzo jakby rośnie i w ogóle jak wygląda to na węgla, nie? Gdzieś, gdzie go sprzedają. Znaczy w takim kontekście, który jest na przykład w lokalnym mieście, w lokalnej społeczności, bo wtedy to też się staje jakoś tak bardzo, bardzo o czymś. Ja natomiast w kontekście stresu i pandemii jestem absolutną fanką jednak uczenia w przyrodzie i w ogóle korzystania z tego. I się wydaje, że znaczy są takie konteksty, które jest łatwiej i trudniej, ale ja chyba nawet na zajęciach akademickich na przykład dość często, jeśli jest ładna pogoda, to totalnie, znaczy właściwie dlaczego nie mielibyśmy się uczyć w ogródku, w sensie, że idziemy po prostu z grupą dorosłych ludzi do ogrodu coś omawiać i to coś bardzo zmienia w kontekście tego stresu i doświadczenia ten, więc takie to pewnie jest łatwiejsze lub trudniejsze, ale generalnie jakby i w ogóle to ja zakończę anegdotą. Kiedyś zabrałam grupę niezbyt takich, jak to powiedzieć, studentów uważanych za kiepskich i zabrałam ich, no, zabrałam ich po prostu na, teraz tak muszę powiedzieć, żeby nikogo nie zidentyfikować. No powiedzmy, że zabrałam ich na wycieczkę, mimo w ramach uczelni gdzieś po prostu totalnie w przyrodę, gdzie ponieważ musieliśmy to sami zorganizować, nie mieliśmy żadnych pieniędzy, zostało na nich jakby zwalone wszystko, łącznie z tym, że oni się muszą podzielić samochody, dojechać tam, zrobić zakupy, posprzątać, w ogóle ogarnąć.
wszystko, żebyśmy byli w stanie zrobić po kosztach. Ja byłam absolutnie zachwycona taką sytuacją, że grupa, która uchodziła za akademicką, ona nic ich nie interesuje, na niczym nie mogą się skupić i w ogóle to jest przecież wytyczka, bo oni się nie uczą, więc trzeba coś zrobić, żeby jakoś wybrnąć z tej sytuacji. I się okazało, że są jakieś absolutnie wspaniałe cechy tych ludzi, które się ujawniają w sytuacji, która jest bardzo praktyczna i że oni mają coś do zrobienia, taką też odpowiedzialność, że na przykład w życiu nie było tak, znaczy wszystko ogarnęli, znaczy jakby posprzątali, wiedzieli komu podziękować, co zrobić, o co zapytać, jak zorganizować czas i w ogóle tacy byli na szóstkę z plusem nagle z takiej grupy, która po prostu spała na tych lekcjach i nic się tam nie działo i wydawało się, że to jest zupełnie beznadziejne, więc czasem zmiana kontekstu i też na przykład sposobu uczenia na rzeczy, które być może na przykład rzeczy praktyczne są dla takich ludzi, którzy są mniej akademicko zorientowani, zupełnie inaczej odbierane niż takie, które są tylko z książek, że czasem jakby to właśnie rodzi coś takiego na pozytywnych emocjach, znaczy, że w efekcie wychodzimy z tego z pozytywnymi doświadczeniami. Ale warto mówić, że są też negatywne doświadczenia, znaczy, że to nie zawsze jest tak, że takie rzeczy się udają, czy że one są bardzo łatwe. A to się jak udają, to jest to bardzo dobre doświadczenie. Myślę, że kropka. Dziękuję Ci za kropkę. Nie, może przecinek, bo na pewno przecinek. Do Ciebie, Magdo, wrócimy. Teraz pora na następną prelegentkę, tym razem na Izę, która rozpocznie temat z perspektywy innej, bo z perspektywy bardziej szkolnej niż Ty, Magdo, uniwersyteckiej. Będziemy teraz rozmawiać o zaangażowaniu w działanie uczniów z takiej perspektywy Góry Lodowej, która do mnie bardzo przemówiła, jak oglądałam sobie slajdy. Izo, zapraszam Cię serdecznie. Witam. Jest mi bardzo bliskie, Magdo, to co mówiłaś o tych kulturowych i płciowych kontekstach emocji, z którymi my, nauczyciele, nauczycielki, przychodzimy do szkoły, ale z którymi też przychodzą nasi uczniowie i uczennice. Pamiętam siebie ze szkolnych lat, że najfajniej to było być grzeczną, cichą dziewczynką, która się uśmiechała i nie zadawała za dużo pytań, a już na pewno się nie złościła. Ja w swojej praktyce też wychodzę z założenia, że wszystkie emocje są dobre, że wszystkie emocje są potrzebne, że one są informacjami, że one sygnalizują coś, chociaż często mam wrażenie, oczekuje się od osoby, która przychodzi do szkoły pracować bądź uczyć się, że te nieprzyjemne emocje wyłączy bądź będzie udawała, że ich nie ma. Te góry lodowe, które tak sobie myślę, że chyba od czasu pandemii zaczęły krążyć w internecie, góra lodowa nauczyciela, jego emocje, które widzimy na zewnątrz, a to, co się skrywa pod powierzchnią, co jest związane z systemem szkolnym, co jest związane z całym systemem edukacji, co jest związane ze strukturą danej klasy, danej grupy, co jest również związane z jego emocjami indywidualnymi, rodzinnymi, osobistymi. Wnosimy to do naszej pracy. Staramy się od tego odcinać, żeby to nam nie przeszkadzało w pracy, natomiast no, dobrze wszyscy wiemy, że emocji nie da się wyłączyć tak po prostu, tylko że one w nas są na tym świadomym bądź nieświadomym poziomie. W kontakcie z uczniem, z uczennicą też mam zawsze takie poczucie, że to, co widzę, to jest tylko hipoteza rzeczywistości, że to, co widzę, to nie dość, że to jest wierzchołek góry lodowej, jeżeli chodzi o stan emocjonalny, o sytuację życiową, psychologiczną tego dziecka, ale to też jest moja jakaś hipoteza i moja jakaś wizja tego dzieciaka, jego zachowania, które jakoś tam interpretuję. Także te góry tutaj pozwoliłam sobie zamieścić, żeby pokazać, że my właściwie, żeby się spotkać, nauczyciel, nauczycielka, uczeń, uczniowie, uczennice, musimy się odkrywać.
nie możemy tylko po powierzchni się ślizgać, bo wtedy do procesu uczenia się nie dojdzie i wtedy do relacji nie dojdzie. Do tego, co mi się wydaje, jest kluczem w tym procesie uczenia się. Ja zawsze pracuję na emocjach z grupą, dlatego że uważam, że to jest najlepszy budulec, pokarm dla tworzenia się grupy. Zarówno te pozytywne emocje, jak i te trudne, nieprzyjemne, o których Magdo mówiłaś, one są potrzebne grupie. I wydaje mi się, że trzeba się nad nimi zatrzymywać. To może być trudne w momencie, kiedy mamy do zrealizowania temat, kiedy gdzieś tam w oddali są egzaminy, kiedy są staniny, kiedy EWD się w szkole liczy i tak dalej, kiedy musimy po prostu zrealizować program. Ale mam takie poczucie, że jeżeli my nie zejdziemy, jeżeli ja nie schodzę na poziom relacji z grupą, no to jest stracony czas i mój, i ich. Dla mnie edukacja, może to idealistycznie zabrzmi, jest spotkaniem i to jest spotkanie takie, które we mnie zostawia ślad i które chciałabym, żeby w osobach, które się ze mną spotykają na lekcjach, na spotkaniach, na warsztatach, żeby też wyszły z refleksją. Zresztą zawsze tą refleksję dopytuję. Pozwoliłam sobie też tutaj zamieścić taki cytat, do którego, Kasiu, ty się też odnosiłaś w pewnym sensie, że cała neurodydaktyka i współczesna wiedza o uczeniu się opiera się na tym, że uczymy się wtedy, kiedy się nie boimy i kiedy towarzyszą temu przyjemne emocje, silne emocje, ale przynajmniej przegadane, nawet jeżeli trudne, tak? Jeżeli dajemy w ogóle miejsce tym emocjom. I jak ja sobie wspominam moje dzieciństwo, moją szkołę, to pamiętam tych nauczycieli, których lubiłam, którzy mnie szanowali, nawet jak nie rozumiałam ich przedmiotów. I którzy starali się oprócz ucznia, uczennicy widzieć we mnie człowieka. Ja mam takie poczucie, że zawsze się dużo od tych dzieciaków uczę i podobnie tak jak ty, Magdo, mówiłaś, sygnalizuję swoje emocje, bardzo chłonę emocje uczniów, bardzo czuję emocje grupy, gdy do niej wchodzę. No nie da się tego wyciąć, nie da się wyciąć tego elementu, realizując przedmiot, realizując temat. Dla mnie tutaj konieczna jest relacja i jakaś taka chęć, gotowość poznania się, pomimo nawet czasami trudnych, przykrych emocji, które każdy w nas sobie czasem nosi. Mhm. Następny slajd poproszę. Mhm. Gdy wchodzę do grupy, to zawsze staram się z taką, znaczy tak dużo, dużo dzieje się na poziomie nieświadomym, tak jak powiedziałam, chłonę dużo z tej energii grupy, ale staram się też z taką uważnością pomyśleć o tym, czy to, co ja sobie zaplanowałam na dzisiejsze zajęcia, czy tu i teraz jest dobre dla tej grupy i czy to będzie ok i czy to zadziała. Tak jak Magda mówiła o tych różnych poziomach ćwiczeń, różnych poziomach trudności, zaangażowania, nie można sobie zakładać, znaczy ja sobie nie mogę sobie zakładać, że wejdę do grupy i zrealizuję ten scenariusz od A do Z, bo może ta grupa będzie zupełnie dzisiaj czego innego potrzebowała. Może właśnie bardziej zatrzymamy się na jakimś fragmencie. Także scenariusze lekcji, z których też korzystam, innych osób, które mnie inspirują, właśnie to są raczej bardziej drogowskazy niż wytyczne po kolei, co zrobić. I do tego zachęcam, żeby z taką uważnością na grupę to robić.
lubię ich zaskakiwać i wiem, że to działa, kiedy są pozytywnie zaskoczeni, kiedy się czasami na początku lekcji wywoła efekt wow i takie pozytywne pobudzenie, to ten temat później płynie z większą energią. Ważne jest też dla mnie, żeby zadbać, jeżeli chodzi o ten stan emocjonalny, o te emocje każdej osoby. I tak jak powiedziałaś, Magdo, nie w każdej grupie to jest możliwe. Są grupy zamknięte, są grupy na takim etapie swojego rozwoju, które jeszcze nie są gotowe na to, żeby rozmawiać i głęboko wchodzić w emocje. Tego się trzeba nauczyć. I przez modelowanie, przez właśnie przyzwalanie sobie na pewne emocje i ujawnianie ich, pokazujemy dzieciakom, że można się złościć, że można się smucić, że można się gniewać, że świetnie jest się nie zgadzać i że jeszcze świetnie jest mieć odwagę o tym powiedzieć. I to jest też jakoś taki cel zawsze w spotkaniu, czy spotykam się, nie wiem, z 6-latkami, czy z 18-latkami. Świetnie, że się nie zgadzamy, świetnie, że ty myślisz inaczej. Co możemy z tym zrobić? I to, co tutaj pozwoliłam sobie w tej drugiej części slajdu zamieścić, czyli te wartości, które modeluję, staram się modelować przez swoje zachowanie właśnie w akceptowaniu tych emocji. Zawsze odwołuję się do wartości. Prawa człowieka są dla mnie najważniejsze, czyli też prawa każdego człowieka do jego emocji i do wyrażenia jego emocji, nawet jeżeli to jest trudny sposób. Bardzo stawiam na współpracę, a nie rywalizację i to bardzo pomaga w pracy z emocjami. Jestem w tej komfortowej sytuacji, że ja nie muszę w szkole stawiać ocen, czyli ten element rywalizacyjny jest w ogóle wyłączony i to bardzo pomaga wejść na taki bezpieczny poziom emocji. Tak, staram się postawę ciekawości i otwartości modelować, współodczuwanie, taką uważność na te emocje drugiej osoby, która siedzi ze mną w ławce, która ma ze mną wykonać zadanie, z którą mam wykonać jakiś projekt. I mam takie poczucie, że jak schodzę na ten poziom emocji i na takie wspieranie człowieka w jego dorastaniu, w jego rozwoju, także emocjonalnym, to jest lekcja udana, bez względu na to, ile on z tego zapamięta treści merytorycznych. Dla mnie najważniejszą emocją chyba w procesie edukacji jest zduma z tego, że próbowałam wykonać czy zrealizować dane działanie. Odwaga, żeby się podjąć tego wysiłku, odwaga, żeby się przyznać, jeżeli się nie udało. I taka odwaga pokazywania też swoich emocji sobie. Też bycia autentycznym po prostu. I myślę sobie, że jak ja taka jestem, staram się być taka z moimi uczniami, uczennicami, to oni też się nie wstydzą wtedy pokazywać tych swoich emocji, nie ukrywają. Zamieściłam tutaj dwa zdjęcia. Jedno zdjęcie to górne, to jest koło rozwiązań z pozytywnej dyscypliny. To jest właśnie takie koło, co robimy, gdy się nie zgadzamy, co można zrobić, gdy dochodzi do konfliktu. Zaznaczyliśmy tutaj z dzieciakami, wypracowaliśmy kilkanaście sposobów, co można zrobić, gdy dochodzi do konfliktu w klasie. I oni to uwielbiają. Pracujemy na tym drugi rok. Jest to uzupełniane wraz z tym, jak dzieciaki rosną, różne nowe pomysły się pojawiają. Ale to jest coś, co daje im narzędzie do tego, że konflikt jest dobry, bo konflikt do czegoś prowadzi. I my możemy sobie z tym konfliktem poradzić.
nawet jeżeli to w tej pierwszej fazie wydaje się bardzo trudne. Natomiast to drugie zdjęcie jest takim przykładem, jak zachęcam do odwagi, a mianowicie poprosiłam moje dzieciaki, żeby w okresie grudniowym wyszły poza konwencję, stanęły na głowie, odwróciły perspektywę i przyjęły, że prezenty przynosi Mikołajka, a nie Mikołaj. I skąd to właściwie wiadomo, że to chłopak przynosi te prezenty, że właściwie to może być Mikołajka z warkoczem. Bardzo dużo emocji się pojawiło przy tym ćwiczeniu. Natomiast w efekcie worek, który chcieliśmy zapełnić prezentami, który przyniesie Mikołajka z prezentami dla świata, wypełniali i chłopcy, i dziewczęta. Także czasami wrzucenie tak, nie wiem, bomby do stodoły, jeżeli chodzi o temat, wydaje mi się dobrym wywołaniem tematu i ujawnieniem tych emocji. I takiego, tutaj się też pojawił taki bunt dziewczynek właściwie. No, dlaczego to Mikołaj jest zawsze chłopakiem? Przecież może być dziewczyną z warkoczem. Tak, to dziękuję na ten dziękuję moment. Dziękuję Ci bardzo, Izo, bo też dotknęłaś tematu płci i emocji, o których mówiła na początku Magda. Ja czytając przewodnik o supermocach, bardzo mnie uderzyło właśnie to, jak bardzo emocje są do płci przypisane. Mm-hmm. I ten wątek tutaj odwrócenia, że Mikołaj może być również dziewczynką, wydaje mi się być bardzo trafionym. Odwracanie jednak tej roli i emocje z tym związane. Piszą Państwo różne informacje na czacie. Oczywiście potwierdzam, webinarium jest nagrywane i na kanale CEO na YouTubie będzie dostępne, ale jeżeli będzie również dostępne zaraz po naszym spotkaniu na Facebooku, więc jeżeli ktoś z Państwa ma ochotę wyjść na zajęcia z jogi i wrócić, żeby nas jeszcze raz obejrzeć, to oczywiście będzie to możliwe, jak najbardziej. Doroto, widzę, że się niecierpliwisz. Pora na Twój głos z klasy i Twoje doświadczenie. Powiem Ci, jak zobaczyłam ten slajd, to pomyślałam sobie, jaka piękna katastrofa, ale mam nadzieję, że to będą również inne emocje. Bardzo Cię do tego zachęcam, żebyś nam opowiedziała, co to za krajobraz tutaj dla nas przyszykowałaś. Dzień dobry wszystkim, dobry wieczór wszystkim. Ja w ogóle bardzo dziękuję wszystkim, którzy nas słuchają. Ponieważ ja tak jeszcze nie brałam udziału w tej chwili w panelu, więc czytałam te wszystkie Państwa informacje. Pojawiła się tam bardzo trudna emocja, jak wstyd, bardzo za nią dziękuję. Może gdzieś uda mi się jej dotknąć, więc pojawiła się kwestia tego, że nie da się wyciąć emocji. No nie obetniemy sobie ręki, raczej nie, więc to byłaby wiwisekcja na żywym organizmie. Super, bardzo dziękuję za takie uważne nasłuchanie. Już przechodzę do... Proszę Państwa, ja postanowiłam zadbać o siebie, jestem może trochę przekorną nauczycielką, ale jeśli ja jestem zadowolona, to są zadowoleni moi uczniowie. Jeśli ja jestem frustrowana, to chociażbym pięknie nos przypudrowała i sobie usta na czerwono zrobiła, to ja nadal będę sfrustrowana z tym pięknym make-upem. W związku z tym zdalne nauczanie, pamiętamy, z czym nam się kojarzyło. Ja miałam takie awatarki, 8 godzin dziennie awatarków. I miałam takie poczucie z moją klasą wychowawczą, że te relacje niby są, niby nie są. I teraz chciałabym Państwa poprosić o takie ćwiczenie. Proszę popatrzeć na te obrazki i powiedzieć, i tak sobie pomyśleć, taką chwileczkę dam, jakie budzą emocje i wrażenia. Jakie tam są emocje i wrażenia? Emocje i wrażenia. I nie mamy na to tu przestrzeni, ale pewnie byłoby tak, że każdy z nas ma zupełnie inne doświadczenie, inne skojarzenie. To jest pewien wycinek rzeczywistości na tym zdjęciu. Ja sobie pomyślałam tak, idąc do szkoły, będę miała do czynienia z różnymi emocjami i wrażeniami, które te dzieci z bagażu nauczania zdalnego, ze swojego życia przyniosą mi. I to będzie... Ten wycinek, który Państwo tu widzą, on jest statyczny, bo on jest ujęty w kadrze. Ja mogę się tam domyślać, co się dalej rozwinie, ale ten wycinek rzeczywistości pod tytułem żywy człowiek już nie jest statyczny, czyli będzie zmienny, będzie różnorodny i to, co mnie bardzo mocno tak jakoś ukierunkowało, to on będzie nieprzewidywalny. A potem sobie pomyślałam, a ja?
czy ja z chęcią idę do tej szkoły, czy mi się chce, czy ja jestem zmotywowana, czy frustracja sięgnęła z zenitu. Każdy z nas ma rodzinę, ma różne przeżycia, czy mi się po prostu chce. Zaczęłam sobie zadawać takie pytanie, bo mówimy dużo o emocjach uczniów, tak? Oczywiście i uczennic, one są mega ważne, ale kto zadba o moje emocje? To muszę zadbać ja. Tutaj padały świetne sformułowania, że dzieci się nie uczą, jak się boją, a ja będę pracować, jak się będę bała, ja będę pracować w stanie lękowym, ja będę pracować w stresie, a ile pojadę na takim lęku i stresie? Pójdzie mi w somatykę, rozboli mnie brzuch, głowa, pójdzie mi kręgosłup, cokolwiek. W związku z tym postanowiłam o siebie zadbać, jak przykładna matka w samolocie najpierw zakłada maskę sobie, a potem swojemu dziecku. Poproszę następny slajd. I punktem wyjścia z tego chaosu, który gdzieś tam miałam przeczucie i przekonanie, że we mnie jest, pomyślałam sobie, że zastanowię się, jakie są emocje we mnie. Naprawdę już gdzieś tam w wakacje, jakieś lektury, książki, gdzieś sobie różne rzeczy kupowałam, żeby się tak pozastanawiać, gdzieś tak troszkę też merytorycznie. Też zaczęłam się zastanawiać, co te emocje mówią o mnie. Jeżeli ja jestem zła, wkurzona, wystraszona, zadowolona, szczęśliwa, radosna, co to mówi mi o mnie? A jeśli moi uczniowie, czy mają tak samo, czy oni tak samo czują? I proszę Państwa, dochodzimy tu do takiej bardzo ważnej konkluzji, którą pewno z Państwa się już spotkali, znają to zagadnienie, porozumienie bez przemocy. Ja powiem tak naprawdę, że ono mi uratowało życie, oczywiście w takim ogromnym nawiasie, ale bardzo dużo mi pomogło i bardzo dużo mi wyjaśniło, bo za każdym uczuciem stoi jakaś potrzeba. Jeżeli ja jestem w tej chwili na przykład zła, to jaka potrzeba nie została zrealizowana? Może ja nie miałam czasu na odpoczynek? Zwyczajnie, bo byłam 8 godzin w szkole, w domu jeszcze robota, klasówki trzeba wysprawdzać, więc może ta potrzeba powoduje, że jestem sfrustrowana, bo nie zostaje spełniona. I teraz emocje, które są komfortowe, to są takie przyjemne. Tutaj dziewczyny wcześniej mówiły, radość, szczęście, taka przyjemność, rozlewające się ciepełko, jest nam fajnie. I to by świadczyło o tym, że dane potrzeby w tym momencie są zaspokojone. Kiedy są emocje trudne, strach, lęk, frustracja, znudzenie, to są niezaspokojone. I teraz proszę Państwa, absolutna konkluzja, meritum. Moje potrzeby i potrzeby moich uczniów są równe i tak samo ważne. Nie ma, że one są ważniejsze. Nie, ani moje nie są ważniejsze, ani ich nie są ważniejsze. I teraz to, co jest takie dla mnie istotne, to że ja owszem pracując z dziećmi, ale nie bawię się w Pana Boga albo nie wiem, jakiegoś innego jeszcze ducha. Ja nie zmienię ich emocji. Ja nie jestem od tego, żeby zmieniać ich emocje. Ja sobie po prostu to powiedziałam tak zdecydowanie. Mogą się Państwo zupełnie tu ze mną nie zgadzać, ale ja po prostu nie będę zmieniać. To nie jest mój punkt docelowy zmiana emocji cudzych ludzi, obcych ludzi. Mogę pracować tylko nad swoimi przekonaniami, nad swoimi myślami. I poszłam w tę stronę. Poproszę następny. I proszę Państwa, i teraz proszę Państwa... Dorota, ja się tak zasłuchałam, że w ogóle nie wiedziałam, że mam przełączyć. Teraz się wtrącę. Bałaś się, czy słuchający nas nauczyciele się z Tobą zgadzają? No to masz oklaski, tak, zgadzają się. Dziękuję. Emocje nauczycieli są tak samo ważne, ja to powtórzę, żebyśmy to wszyscy pamiętali i słyszeli. Dobrze. No tak sobie czasem mówię, że jesteśmy tacy troszeczkę mało zadbani, więc ja po prostu powinnam o siebie zadbać. Jesteśmy dorosłymi ludźmi, jesteśmy w stanie o siebie zadbać. Spróbujmy. I teraz taka bardzo ważna rzecz, na którą ja się łapałam, proszę Państwa, staż pracy to ja mam 25 z układem, więc już naprawdę gdzieś tam w rutynę utknęłam. I ja tu mam takie wizje, tak? Mam scenariusz lekcji, wzbudzę taką i taką emocję, dzieci będą radośnie pląsać po klasie, a ja będę, kurczę, moje oczekiwania spełnione, dzieciaki zadowolone, pójdą do domu, ekstra, świetnie wszystko się udało. I potem zaczęłam się łapać. Czy to naprawdę chodzi o to, żeby one spełniały moje oczekiwania? Przecież ja ich zamykam. Zamykam ich w swoich oczekiwaniach. Na przykład lekcja z metodą aktywizującą powinna wyglądać tak, już nie będę mówiła dokładnie, ale tak ogólnie, że wszyscy powinni być aktywni. A co jak czworo patrzy się przez okno? A co jak ktoś się drapie po głowie, a ktoś szuka czegoś w plecaku? To co? To ja wtedy sobie myślę, narasta frustracja, nie? Uczucie frustracji. No tak. Moja potrzeba bycia branym pod uwagę nie została spełniona. No tak.
co? Pewnie ich wina, co? To pionizujmy. No i właśnie to jest ten taki odruch, który jest błędny, bo być może w tym momencie ta czwórka nie czuje się jeszcze na siłach, żeby się w jakiś sposób odblokować i działać. Być może to patrzenie w okno jest unikiem po to, żeby nie brać udziału, bo się przed grupą obawiają różnych rzeczy. Więc nie chcę teraz w to wchodzić, ale tego jest bardzo dużo. Ja postanowiłam, że po nauczaniu zdalnym nie będę robić klasówek i nie będę robić kartkówek i nie będę robić sprawdzianów. Uczę historii, WOS-u i etyki. I stwierdziłam, że ja tego nie robię. Będę pracowała zupełnie inaczej. Więc wymyślałam sobie, że są takie potrzeby, które są bliskie wszystkim ludziom i jak my sobie je będziemy, one zostaną zaspokojone, to my poczujemy się szczęśliwi. Pojawią się te uczucia takie przyjemne, o których tu dziewczyny wcześniej mówiły i one będą sprzyjać uczeniu się, tak? Bo jeżeli ja idę do pracy z niechęcią, to proszę mi wybaczyć, przy najlepszym warsztacie pracy ja i tak będę to robiła tak, że efekt może być odwrotny. Ewentualnie będę to mocno kryć w sobie, a blokowana emocja gdzieś tam potem wypłynie. W związku z tym to nie tędy droga. I tak jak tutaj nie będę czytała tych emocji, postanowiłam się na nich skupić, przepraszam, tych potrzeb, postanowiłam się na nich skupić i dać dzieciakom strategię, czyli sposoby, jak mogą te potrzeby realizować. Ale uwaga, uwaga, kto oczywiście zna porozumienie bez przemocy, to powie, kobieto, co ty mówisz? Przecież każdy sobie sam musi znaleźć strategię i to będzie racja. Więc tego, ale musiałam to zrobić, żeby dzieciakom pokazać, jakie mają możliwości. W ramach tych możliwości, które zaproponowałam, one miały jeszcze takie swoje podmożliwości, czyli dałam pewien taki przedział. Ale to, co wcześniej dziewczyny mówiły i Magda, i Iza, chodzi o pewne modelowanie, tak? Czyli coś pokazujemy, żeby potem gdzieś tam przy następnej sytuacji to zaiskrzyło. Okej, chyba moje slajdy na razie. Dziękuję. A nie, jeszcze jest. O, dobra, przepraszam. Dobra. Zdecydowanie jeszcze twój slajd jest, ale dobra. Ja tutaj miałam wątek, który mi wypadł z głowy, bo znowu się zasłuchałam, ale zaraz mi się przypomnie i do tego się odniosę, dobra. A wiem już, co chciałam powiedzieć, już mi się przypomniało. Powiedziałaś o tym, że skupienie uwagi wszystkich uczniów na tobie. Ostatnio obejrzałam takie krótkie wideo a propos skupienia uwagi uczniów, zaangażowania w lekcje. I tam była jedna z nauczycielek powiedziała coś takiego i myślę, że to się odnosi do twoich wypowiedzi również. Gdybyśmy mieli 100% uwagi, 100% uczniów przez cały czas, to byśmy zwariowali zarówno my, jak i nasi uczniowie. Więc szanowni państwo, drodzy nauczyciele i nauczycielki, nie żądajmy od uczniów, żeby oni cały czas byli skupieni na lekcji, cały czas skupieni na nas, bo zwariujemy my i oni. I to chciałam powiedzieć. Dobrze, dziękuję bardzo. I teraz te strategie, które zaproponowałam, to jest bardzo mi bliski projekt edukacyjny. I to są wątki, które tutaj dotyczą głównie historii. Projekt edukacyjny, nie będę wchodziła jakby w strukturę, bo pewnie jest nam znany, czyli to był jeden sposób, jak te potrzeby tam ich pozaspokajać. Projekt edukacyjny, a drugi, żeby te emocje gdzieś tam wypływały, to pytania. I tutaj też wcześniej dziewczyny mówiły, że te pytania nie mogą być zbyt osobiste, bo ktoś poczuje się przywołany do tablicy, wywołany i taki trochę pod murem postawiony. I to, co jeden chyba z panów wcześniej pisał na czacie, może się pojawić poczucie wstydu, a wstyd, nie na darmo mamy określenie zapaść się pod ziemię. Taka emocja, która po prostu tak ograniczy, poczucie krzywdy, poczucie winy, trzeba bardzo uważać, bo jeżeli my mamy poczucie krzywdy albo poczucie wstydu, więc tak samo nasi uczniowie, którzy jeszcze emocjonalnie raczkują, tak bym powiedziała. I tutaj są pytania, nie będę ich czytała, a więc w trakcie, kto ma z Państwa życzenie, proszę się o zapoznanie. To są pytania, które są na początek też, co to Iza mówiła, żeby jakoś otworzyć lekcję, jakieś dać takie otwarcie, czyli takie, że zaczynamy od czegoś, co jest mi bliskie i ja nie boję się powiedzieć, bo właściwie na to pytanie każdy wie. Czyli staram się zadawać takie pytanie, gdzie każdy się może troszeczkę odblokować, jeśli ma życzenie, bo są to pytania dość bezpieczne, zawsze można przytoczyć przykład kogoś innego, nie musi to być osobiste. Nie wiem, co to znaczy dbać o własny interes? Jak ty teraz dbasz o własny interes? No powiedz mi, uczniu, uczennica, jak ty dbasz o własny interes? I tak dalej. A to oczywiście potem wchodzimy gdzieś tam w strukturę już lekcji dotyczącej historii. Teraz na początku po zdalnym, na historii zrobiłam zupełnie coś, co nie związane było z historią, bo pomyślałam sobie, że trzeba, to co też Magda mówiła o grupie, trzeba tę grupę tak troszeczkę skonsolidować po tym zdalnym nauczaniu. Nie wiem, czy Państwo znają, ale w wielu odpisach jest taki warsztat wyspy,
Pracuje się trójfazowo, dzieli się klasę na grupy, są trzy fazy tych wysp. Pierwsza jest tak, no lądujecie na bezludnej wyspie, wyobraźcie sobie, jak ona wygląda, jaka jest tam strefa klimatyczna, jakie zwierzęta i tak dalej. Nadajcie nazwę wyspie. Drugi etap polega na tym, że macie ograniczoną ilość zasobów, 100 kg ziemniaków, 100 kg pszenicy, dwa noże, jedną łopatę. No i teraz co dalej, jak to wykorzystacie? I trzeci etap, jak będzie wyglądało wasze życie na wyspie? Jak pojawią się konflikty? Jak będziecie sobie radzić? W razie niebezpieczeństwa, jak będziecie sobie radzić? I to chodziło o to, żeby oni w sposób zabawowy, było przy tym dużo śmiechu, jak rysowali różne jakieś wymyślone nawet zwierzęta, chodziło o to, żeby się rozluźnili, żeby nie poczuli, że to jest taka sensu stricte, sztywna historia, że ja tu będę nie wiadomo czego wymagała, bo jak zrobiłam im ankietę na dzień dobry, czego najbardziej nie lubią w historii, proszę Państwa, załamałam się, bo powiedzieli, że dat, a ja w życiu nigdy o żadną datę nie spytałam, jak tyle lat pracuję, nigdy, bo nie uważam, że to jest najważniejsze. Ale takie jest zakodowanie, a te dzieci uczą już przez kilka lat, więc one znają mój system uczenia, a mimo wszystko ten kod jest tak mocny, że pewnie nie lubią dat, bo trzeba ich po prostu się uczyć. Więc te wyspy miały niejako ich tak otworzyć i zachęcić do działania. I tutaj losowałam. Czyli nie było, że dobieramy się tak, jak chcemy, tylko losowanie. Potem każda grupa prezentowała, można było zadawać pytania, śmiechu było co niemiara, ale już widziałam, że oni weszli jakby w ten warsztat, ponieważ zadając pytania, niektórzy aż stawali z miejsc i patrzyli, że jakiś tam niuansik na tym obrazku, na tej ilustracji znaleźć, żeby coś zarzucić, albo coś, żeby coś podważyć, albo żeby coś właśnie wesprzeć. Nie pojawił się tu konflikt. Wszystko było tak zabawowo, na luzie. I kolejną rzeczą, którą już robię kolejny rok i która przynosi efekty, to jest projekt dotyczący II wojny światowej, gdzie dzieciaki mają sobie wybrać temat, który ich realizuje. Proszę popatrzeć, pracuję na potrzebach. Pierwsza, jeżeli chodzi o te wyspy, to taka potrzeba współdziałania, potrzeba pomocy. Ja nie wiem, to ja coś przyniosę, to zrobimy razem, pomalujemy. Oni nawet nie wiedzieli, jaki rodzaj tych potrzeb jest realizowany, bo na ten moment ta wiedza nie jest im potrzebna. Oni mają się czuć dobrze, mają być przyjemnie, tak? Jakby takie było moje założenie i przede wszystkim się odblokować. No i przy tej II wojnie światowej dobierali się już tak, jak chcieli, czyli była odwrotność. I zadaniem tej grupy, która prezentowała, było wciągnięcie klasy w swoją prezentację. Więc trzeba było wymyśleć formę aktywności dla klasy. Proszę Państwa, cudowne lekcje. Siedziałam tak. Można, tylko bardzo ważne jest to, że ja do tej pory to tak strasznie kurczowo się trzymałam. Widzicie Państwo, podstawa programowa, dobrze, że jeszcze z nią pod poduszką nie sypiam, ale takie kurczowo. A potem zdalnie mówię, Dorota, odpuść. No po co? Trudno, będzie jak będzie, ale ważniejszy jest człowiek niż podstawa. Jak dziecko będzie szło ulicą, to ważny jest człowiek, a nie nikt nie będzie mu do głowy zaglądał, czy on ma tyle z tej podstawy, czy tyle. Być może teraz mówię herezję, ale takie jest moje zdanie i będę go bronić z wielką mocą. Z takiego wyszłam założenie. Te projekty ujawniły przeróżne, bardzo ciekawe zainteresowania dzieci, gdzie ja mogłam się również pewnych informacji dowiedzieć, co było dla mnie bardzo budujące. I trzecia rzecz, o której chcę powiedzieć, bo jest to rzecz, z którą w tej chwili jeszcze emocjonalnie się mierzymy, to jest turniej historyczny. Dzieci miały za zadanie, podzielone zostały w grupę również już przeze mnie losowo, miały za zadanie z materiału, który nie znałem, zostały określone rozdziały, to można zrobić z każdego przedmiotu, zrobić 20 pytań i 20 wyzwań. Wyzwanie musi uaktywnić osoby, czyli musi być takie wyzwanie, na przykład, nie wiem, przedstaw scenkę, albo odwzoruj coś, albo, nie wiem, rozwiąż rebus, czyli to, albo napisz wiersz, albo ułóż coś, czyli to musi być coś, co zaangażuje grupę we wspólne działanie. I teraz, tu też dziewczyny wcześniej mówiły, że rywalizacja może być taka, no taka trudna, ale widziałam, że w opisach też pojawiło się, że rywalizacja jest fajna, jak jest fair play. I tutaj bardzo mocno określiłam zasady. Proszę Państwa, co ja tu zrobiłam? Ja tutaj zrobiłam tak zwaną motywację pozytywną, ale o tym powiem za chwilę i powiem, czym jest motywacja lękowa, bo tutaj mi to bardzo wyszło, a po dzisiejszych rozmowach z uczniami to właściwie zaczynam im bardzo współczuć. A propos motywacji lękowej. I tu postawię kropkę. Ja spróbuję włączyć mikrofon w takim razie.
Dziękuję Ci, Doroto. Bardzo płynnie przejdziemy od Twojej wypowiedzi do kolejnej Twojej wypowiedzi, bo to, czym będziemy powoli zbliżać się do końca naszego spotkania, mając jeszcze 20 kilka minut na rozmowę, to jest właśnie rola nauczyciela, mentora w całym zarządzaniu tymi emocjami. Powiedziałaś nam, że emocje są nie tylko w uczniach, są również w nauczycielach i są równie ważne. Jak to jest z tym mentorem i nauczycielem w kontekście emocji? Jaka jest jego rola i co ty chciałabyś szczególnie przekazać naszym słuchającym i oglądającym? I znowu dostałaś słowo uznania, że dobrze robisz z tą podstawą, nie śpi z nią pod poduszką, dobrze robisz. Dobrze, to moi drodzy, moje drogie, powiem o tym, co mnie dzisiaj poruszyło. Naprawdę, aż mi się bardzo przykro zrobiło, bo chodzi o sposób patrzenia dzieciaków, mówię o 8 klasie. Kiedy turniej się skończył, bo dzisiaj właśnie już kończymy turniej, poprosiłam i zwróciłam im uwagę, bo mówię, pamiętacie, ustalenie, proszę Państwa, było takie, że ja za turniej mogłam postawić albo piątkę, albo szóstkę, tak się z nimi umówiłam. Nie stawiam jedynki, dwójki, trójki i czwórki, tylko albo piątkę, albo szóstkę. Na klasę były 4 drużyny, czyli te dwie, które wychodzą, dostają piątki i potem te piątkowe walczą o szóstkę, przy czym tamta zostaje z piątką. Reszta nie dostaje jedynki, dwójki, trójki, czwórki. Nic z tego nie dostaje. Zaczęliśmy rozmawiać, bo część z nich była przygotowana do turnieju, a część nie przygotowana. Część miała te odpowiedzi napisane, część tam różnie, chociaż w trakcie tworzenia mieli możliwość weryfikowania ze mną. Nie wszyscy z tego skorzystali, ja tam jakoś nagminnie nie podchodziłam, bo mi też chodziło o to, żeby dać im takie zaufanie, żeby potem zobaczyli, że jak nie wyjdzie, no to coś można było z tym zrobić. I dziś dowiedziałam się takiej rzeczy, że dla nich lepiej działa motywacja lękowa. Że jak wie, że ma dostać jedynkę, to się będzie uczył, niż jak ma dostać piątkę. I powiedział mi to dzieciaki w 3 różnych klasach. I powiem szczerze, że tak się zaczęłam zastanawiać. Rety, jeżeli ja bym szła do pracy tylko dlatego, że moja pani dyrektor za chwilę mogłaby mi dać nagane, bo ja czegoś nie zrobię, dlatego ja wszystko tak dobrze robię, żeby nie mieć nagany, no to co? To ręce opadają. I powiem szczerze, że bardzo mocno mnie to dotknęło, no świeża sprawa. I oni sami jak sobie uświadomili, to proszę Państwa, zrobiła się taka cisza i tak, no tak. Ja mówię, zobaczcie, mogliście dostać piątkę albo szóstkę. Zastosowałam motywację pozytywną, żebyście coś zrobili, żeby się rozwinąć, dowiedzieć, współdziałać ze sobą, takie interpersonalne umiejętności, coś, co jest istotne. A na Was lepiej to działa. Potem kolejne pytanie zadałam. Czy dlatego dobrze się zachowujesz, żeby nie mieć obniżonej oceny zachowania? Czy dlatego, żeby być po prostu przyzwoitym człowiekiem? Tutaj też była cisza. I tak sobie myślę, że to nie jest ani moja wina, ani ich wina. Po prostu tak jest. I też jakoś nie widzę tu takiej ogromnej swojej roli, jakby znaczy rolę swoją widzę w ukierunkowaniu i w odkrywaniu pewnych kart przed nimi. Ale co oni z tym zrobią, to będzie też ich decyzja. Bo jeżeli decyzja nie wypływa z ich potrzeby, a będzie to, oni będą to robić dla mnie, to jak ja zniknę im z horyzontu, to przestaną to robić. Oni muszą robić coś z potrzeby. Ja lubię uczyć, robię to z potrzeby, nie dlatego, że mi jedna pani dyrektor czy druga pani dyrektor każe, po prostu dlatego, że to lubię, czyli robię ze swojej potrzeby. I to jest ta motywacja pozytywna. I teraz chciałam się odnieść do czegoś, co mi absolutnie wywróciło system nauczania i pewnie będę dalej tak uczyła i w przyszłym semestrze też nie zrobię sprawdzianów i kartkówek, bo to nie tędy droga. To jest książka Pułapki myślenia, tutaj tak zamieściłam obrazek i też dziewczyny to wcześniej mówiły, że my się uczymy wtedy, kiedy nam jest przyjemnie, kiedy mamy taką łatwość w poznawaniu. I w tej książce autor mówi o takich rzeczach jak łatwość poznawcza i etap torowania. Czyli ja na początek, tak, nie rzucamy na głęboką wodę, tylko dajemy coś takiego przystępnego. Ja poszłam w wyspy w takim długim procesie, żeby ich gdzieś tam pobudzić, czyli taka łatwość poznawcza. Każdy potrafi narysować.
I tu jest etap torowania jednocześnie, czyli takiego przygotowania do tego, do tych wyzwań, które już będą dalej i które są już bardziej wymagające. Ale jak się człowiek odblokuje i poczuje, że ma siłę i poczuje, że to, co robi, jest wartościowe, to popłynie. Jeżeli dam od razu coś trudnego, może się zdarzyć tak, że on po prostu mi nie wypłynie. No i co dalej? I tu jest jeszcze jedna istotna rzecz u tego autora, mianowicie taka, która mówi troszkę o sposobie działania naszego umysłu, że tak jak ja teraz mówię, to Państwo odbierają wrażenia i emocje. Pierwsze, co przebija z tego, co ja mówię, to wrażenia i emocje. Tak? Tak jak z tych obrazeczków, wrażenia i emocje. Tutaj też mam takie obrazeczki, też specjalnie ustawione, wrażenia i emocje. I to jest taki system automatyczny, bardzo szybki. A drugi, powolny, racjonalny, i on odpowiada już za moje przekonania. Ale pierwsza jest ta emocja, potem pojawi się to przekonanie. I to jest, jakby nie ma przestrzeni tutaj, żebyśmy się nad tym jakoś głębiej pochylili, ale gorąco zachęcam, książka ma dużo elementów, pan dostał Nagrodę Nobla, książka ma dużo elementów, co prawda w dziedzinie ekonomii, ale dla mnie po prostu najlepsza książka na temat teorii uczenia, naprawdę, a jakieś tam już przewertowałam. Pan dużo mówi na temat takich rzeczy, które możemy wykorzystać. Efekt halo, który jest istotny w uczeniu się, ale czasem też bardzo zgubny. Także gorąco pułapki myślenia, już mówię. Daniel Kahneman, pułapki myślenia, dość gruba książeczka, tak, laureat, tak, Nagrody Nobla. Także moją rolę, swoją widzę tak, jeżeli mnie napędza motywacja pozytywna, to domyślam się, że moich uczniów również napędza motywacja pozytywna. Bo proszę Państwa, gdybym ja, a myślę, że większość z nas pewnie się by zastanawiała, albo już takie decyzje musiało podjąć, że jeżeli my przychodzimy do pracy i mamy poczucie lęku, to pierwsze, co trzeba zrobić, to spróbować, czy da się jakoś to rozwikłać, a jak nie, to spakowałabym pudełko z przyborami i po prostu opuściłabym pracę. Dlatego, że nie może być miejsca, w którym tak mi się dzieje. Ja to dzisiaj dzieciakom powiedziałam, ale jednocześnie mówię: dzieciaki, a wy nie macie wyjścia, wy po prostu tu jesteście. Nie mogą mnie przestać chodzić do szkoły. Więc myślę, że taka rola moja, tak przynajmniej swoją rolę widzę, nie jako siłaczka, naprawdę, no nie chcę umrzeć na suchoty, ale taka rola to jest ta, żeby pokazywać tę motywację pozytywną, żeby pokazywać, że uczenie się to nie jest ciężki proces, żmudny, na myśl, o którym już mi jest niedobrze, tylko że on może być przyjemny, czyli zmienić trochę jego formy. I myślę, że jestem dopiero na tej drodze. I pewnie w kolejnych miesiącach będę próbowała dalej, tak? Bo jakby ten proces u mnie się zaczął od wakacji. Bo do tej pory uczyłam nieco inaczej, ocenianie kształtujące i tak dalej. Pewnie Państwo też to wiedzą i wiedzą, z czym to się je, ale w tej chwili już zupełnie inaczej. I powiem szczerze, to było najpiękniejsza rzecz, jaką usłyszałam, bo mi powiedziała jedna z moich koleżanek, mówi do mnie: wiesz co, Dorota, no przyszła do mnie ta moja klasa i mówi, żebym ja też tak prowadziła lekcje jak ty. Co ty robisz? Co ty takiego zrobiłaś? Bo oni mówią, że jest tak fajnie w tych grupach. I tak sobie pomyślałam, że to jest, no i potem tam sobie tam porozmawiałyśmy, ustaliłyśmy, ale to pokazało, że to jest być może w tych grupach to, co oni potrzebują. Czy się pojawiają takie emocje trudne? Pojawiają się trudne emocje, ale trudne emocje też muszą się pojawiać. Oni się też muszą nauczyć je akceptować. Pojawiają się komfortowe? Pojawiają się. Pewne potrzeby zostały zaspokojone? Zostały. Czy wszystkie? Nie wiem. Nie siedzę w ich głowach, nie siedzę w ich umysłach. Ale myślę, że to jest ta droga, co do której w tej chwili jestem głęboko przekonana, bo wiem, że ona dla mnie też jest ważna. A jeżeli jest dla mnie ważna, to ja będę też autentyczna dla nich. Kropka. Dorota, wyciągnęłaś bardzo dużo różnych wątków. Ja widziałam też reakcję Magdy, która tu kiwała głową. Państwo nie widzą ukrytych za prezentacją prelegentek, ale zaraz oddam Ci głos i jeszcze potem idzie, ale chciałam powiedzieć, że wyciągnęłaś wątek oceniania. Bardzo bliski Centrum Edukacji Obywatelskiej, właśnie co robić zamiast oceniania.
Ja już Państwa mogę zaprosić na webinarium dotyczące tematu oceniania 2 lutego. Na razie nie mogę udostępnić linka do rejestracji, ale będę Państwu przypominać ten temat, że będziemy o nim rozmawiać. Proszę śledzić nasze media społecznościowe i stronę CEO. Będzie o tym informacja. Mam nadzieję, że będzie to również dobre doświadczenie dla Państwa. Magdo, czy Ty masz ochotę się odnieść? Bo ja widziałam różne Twoje emocje. Ja usiłowałam robić mentalne notatki, bo tam było bardzo dużo wątków i też dużo wątków było na czacie. Tam na pewno jakoś tak bardzo szanuję, tu padło trochę głosów też na czacie osób, które mówiły, że w gruncie rzeczy to jest takie dość idealistyczne, ale są też takie momenty, kiedy jesteśmy masakrycznie przemęczeni, wszystkiego jest za dużo i też padały takie myśli, mówiące, żeby to się nie skupiło w jakimś takim, nie wiem, jeszcze obciążaniu tych uczniów naszymi emocjami. I jakoś tak mam do tego, bo czasami w ogóle to dbanie o emocje nie polega wcale na wyrażaniu i na zajmowaniu się tym, ale trochę na dawaniu takiej przestrzeni, żeby nawet celowo nie zauważyć i pozwolić się komuś schować. I myślę, że dość często nawet w grupach z dorosłymi ludźmi trzeba zrobić taką trochę interwencję, żeby zdjąć uwagę swoją i grupy z kogoś, kto akurat ma bardzo zły dzień, jest zmęczony, albo ewidentnie widać, że się boi, albo wstydzi, albo coś się dzieje. I że trzeba tak zrobić, żeby jakby pomóc tej osobie w ogóle się z tym trochę schować, znaczy zadbać o taką potrzebę, żeby jakoś się tym zaopiekować, więc to wcale nie musi być takie, że teraz rozmawiajmy o tych emocjach. Niestety, bo ja też pracowałam przez moment jako psycholog szkolny i mam wrażenie, że to jest taki błąd, który nauczyciele jednak dość często popełniają, to znaczy, że jak coś takiego widzą, to próbują to jakoś nazwać i zagadać pod tytułem, wiecie, nie dręczcie Kasi, bo ona się wstydzi, albo jak możecie tak traktować. No i to biedne dziecko jest po prostu jeszcze 5 razy bardziej zakłopotane, bo to przecież chodzi o to, żeby ono mogło jakoś zachować twarz przed grupą. Ja mam nadzieję, że moi studenci nie słuchają, ale ja milion razy udaję, że nie zauważam, że ktoś śpi, jest zmęczony, robi coś w telefonie, patrzy przez okno, ma zły dzień. Jak również jakby nie pokazuję, że zauważyłam, że ktoś się bardzo przestraszył albo zawstydził, albo to jest dla niego trudny temat. Co więcej, robię tak, żeby trochę ten temat zmienić i żeby wszyscy się zajęli czymś innym. Czyli jakby dbam o to też w taki sposób, że właśnie nie wszystko naraz. Bo to jest strasznie niepedagogiczne, ale ja też czasami uczyłam, jak byłam trochę młodsza, to zdarzało mi się tak jak młodym pracownikom czasem tak właśnie pracować, że mieć po 8 lekcji gdzieś do jakiejś 21. Naprawdę czasami polega na tym, że trzeba tak zadbać o siebie, żebym ja miała czas odpocząć jako w trakcie. I co więcej, czasami jakby no ja już w dorosłych studentach, którzy znowu chodzili po iluś godzinach pracy, to mi się zdarzało udawać, że ja nie widzę, że oni śpią na ostatniej ławce. Niech się wyśpią, jeśli to jest jakaś ich potrzeba. To czasami wręcz ma dobre przełożenie na efekty dydaktyczne, bo to też jest tak, że jak ktoś po prostu chce się czegoś nauczyć, to się i tak nauczy, to po prostu nie musi być w ciągu tych 5 minut albo słuchając mojego głosu. Dobrym pomysłem dbania o emocje jest właśnie dawanie takich przestrzeni, żeby zejść z uwagi grupy, znaczy żeby oni mogli się schować i żeby samemu móc się schować. To się robi w taki sposób, że można wprowadzać jakieś takie elementy pracy w podgrupach, żeby oni mogli być w mniejszym gronie. Na tych elektronicznych sposobach nauczania to my przynajmniej dużo pracujemy w taki sposób, żeby na 1,5 godziny przynajmniej 2 były takie elementy. Oni coś robią w mniejszych grupach i ja wiem, że to czasem będzie tak, że oni pogadają nie na temat, wymienią się kotkami, co trzeba odrobić na jakiś inny przedmiot, pójdą do łazienki albo zrobią sobie herbatę. Ja wiem, że tak jest i szczerze mówiąc te przerwy są trochę po to i co więcej te przerwy są po to, żebym ja sobie zrobiła herbatę i poszła do tej łazienki. I to jest takie świadome jakby dawanie takiej przestrzeni na to, że my nie możemy, albo czasem ma się taki dzień, że trzeba odpracować w trakcie lekcji, nie da się między lekcjami albo po lekcjach, bo to po prostu nigdy nie następuje. I ja mam z tym takie doświadczenie, że jakby ludzie są wdzięczni, że tak się robi i to sprawia, że im też jest przyjemniej jakoś się w tym odnajdywać, że na przykład jak oczekuję, że oni przez 15 minut będą skoncentrowani i wszyscy mieli włączone kamery i ze sobą rozmawiać, to jest do zrobienia. Jakbym oczekiwała,
żeby mieli przez półtora, to szybko by się pojawiły zepsute kamery i jakiś opór, że to jednak tak się nie da. Czyli jakby biorę pod uwagę to zmęczenie, słabość i całą tą taką psychologię też jakby swoją, w ogóle w takim zaplanowaniu takiej struktury, która ma celowe dziury na to, że to jest jakby nie jesteśmy na 100% cały czas, mamy takie jakby zadania, które są, żeby odpocząć. My przy zdalnym nauczaniu dużo żeśmy myśleli o tym, że uniwersytet, który jest już po to, żeby ludzie się poznawali, mieli relacje, nie wiem, zakochiwali i coś, i on cały zdalny nie pełni tej funkcji, że na przykład mieliśmy czasem takie pomysły, żeby zostawiać grupę na 15 minut samemu bez siebie pod jakimś pretekstem, bo oni mogli nadrobić plotki, bo jakby to by, żeby była przerwa i żeby był korytarz, znaczy, że takie jakby, że zamiast udawać, że tych rzeczy nie ma, że ktoś coś pisze na komórce, jest smutny i ten, to ja po prostu jakoś wplanowuję, że to tak będzie. I to jest taka trochę zgoda na to, że jakoś, no nie wiem, mamy taką ludzką przestrzeń dla siebie. To też łączy się właśnie z tym wstydem, zmęczeniem, z jakimiś takimi rzeczami, że to tak czasem trzeba się pomóc schować i właśnie, broń Boże, nie omawiać czasem trudne rzeczy na jakby za dużym gronie, bo po prostu dla grup często oni sami są najważniejsi na świecie. Zachowanie twarzy przed rówieśnikami, tutaj trzeba mieć dużo ten. I oczywiście jest ten coś z takiego dawania przyzwolenia na takie zachowania. Ja na przykład nie czuję, że jak nie dam przyzwolenia, to nie będę miała grupy, która na przykład dorosłych ludzi, którzy są po 8 godzinach pracy, przed powrotem pociągiem do domu i siedzą do 21 na wykładzie. Znaczy, że jakby jest to trochę na takich granicach i zależy, jaką ma się filozofię, ale ja mam wrażenie, że się dobrze odwdzięcza w procesie uczenia, jak się tak zostawia taką przestrzeń, że to tak nie trzeba. I to może też jest taka filozofia uczenia się, że no trochę by the end of the day oni to robią dla siebie, więc jeśli ich czymś zaciekawi, to oni jednak doczytają albo coś znajdą, przynajmniej dorośli tak zrobią, a jak nie, no to i tak jest niewielki zysk z tego, że coś na siłę im włoży do głowy i tak za parę lat nie będą tego pamiętać, więc to trochę też nie ma sensu. Ale może mi jest łatwo mówić, bo jednak dorosłych tam troszkę więcej wolno w takich kontekstach. Z tym będą pamiętać, nie będą pamiętać po kilku latach. Mam wrażenie, że czasami nie pamiętają już po kilku tygodniach, ale to zupełnie inny wątek. Izo, ty powinnaś zakończyć ten wątek mentorsko-nauczycielski. Mam jeszcze twoje slajdy w tym temacie, więc proszę cię, żebyś jeszcze powiedziała ze swojej perspektywy pedagogzki wątek mentora i nauczyciela, z uwzględnieniem, że niestety powoli nam się kończy czas, ale jak najbardziej pozwolę, żeby twoje slajdy wybrzmiały i mam jeszcze jeden slajd na zakończenie, na podsumowanie dla państwa, więc zapraszam cię, Izo. Tak jak mówiłaś, Magdo, no, trzeba dać ludziom wolność i też w procesie uczenia się, ja tak sobie myślę, to jest moje podejście, że na siłę nie zrobimy tego, nawet jak trzeba będzie wystawić oceny. Te tematy, które ja realizuję z edukacji globalnej, to właśnie wydaje mi się, że tu jest przede wszystkim to dawanie wolności do swojego zdania, do poznawania świata w swój sposób. To, co ja mogę robić z mojej perspektywy, to dawać im jak najwięcej doświadczeń, różnych doświadczeń, wybijać z utartych szlaków myślowych i zachęcać do tego, żeby kwestionowali autorytety, wiedzę, szukali, pytali, żeby po prostu swoją energię skierowali na to, co ich interesuje. Wydaje mi się, że to przynosi najlepsze rezultaty. Ja tutaj z batem absolutnie nic nie pomogę. Poproszę, tak. Tutaj chodzi o krytyczne myślenie i o taką otwartość na świat.
Ja to lubię robić w wizualny sposób. Dla mnie zdjęcia i obrazy, filmy bardzo często są punktem wyjścia do krytycznego myślenia, do odwracania perspektywy, do zachęcania ich do myślenia, do kwestionowania rzeczywistości. I to mi się sprawdza. To mam wrażenie, że te lekcje wtedy są emocjonujące, emocjonalne i zostawiają świat, zostawiają ślad w nas, kiedy doświadczymy czegoś nowego, kiedy otworzymy jakieś nowe drzwi, kiedy będziemy zaskoczeni, kiedy damy się zaskoczyć, kiedy doświadczymy jakiejś inności. Jeżeli chodzi o edukację właśnie międzykulturową, czy chociażby o kwestionowanie wiedzy historycznej, czy geograficznej, tak? Moim ulubionym obrazkiem jest tutaj ten po lewej stronie, kiedy pytam licealistów, co to za mapa. No dziwna jakaś, w ogóle odwrócona, dziwna. No to jest chińska mapa świata, to jest mapa świata z chińskiej perspektywy. My w naszej malutkiej Europie wydaje nam się, że jesteśmy centrum wszechświata, a tak nie jest. I to chcę pokazać moim uczniom i uczennicom, że są częścią świata, muszą brać za niego odpowiedzialność i być otwartymi na inność, na inną wiedzę, na poznawanie, na uczenie się, a to zależy od ich gotowości i od ich decyzji, jaką wiedzę wezmą ze sobą, jakie spotkanie będzie dla nich ważne, w którą stronę dalej pójdą. I to tyle. Dziękuję Ci bardzo, Izo. Myślę, że większość tych obrazków jest bardzo intrygująca. Ja tutaj wyglądam zza ekranu, bo tam mam większy ekran i mogę te obrazki pooglądać. Bardzo interesujące. Szanowni Państwo, docieramy do końca naszego dzisiejszego spotkania. Na zakończenie chciałabym, żebyśmy spróbowali sobie zebrać w jednym miejscu zasady, jak pracować z emocjami, żeby nie wyrządzić sobie i innym szkody, ale jednocześnie, żeby te emocje były właśnie motywacją do działania, do uczenia się też, szczególnie dla mnie istotne, emocje jako miejsce na uczenie się. Zapraszam Ciebie, Magdo, jako pierwszą, ale potem Doroto, Izo, czujcie się absolutnie, że możecie komentować te zasady. One są strasznie szerokie, więc chyba nie skomentuję wszystkich, po prostu była prośba, żeby je tak wyciągnąć. Chyba chciałam powiedzieć o tym, że kompetencja emocjonalna do siebie przekłada się na kompetencje do innych i że trochę jakby modelujemy to, co mamy do samych siebie. To, o czym Ty, Dorota, mówiłaś, o tym dbaniu o siebie, że ciężko jest nauczyć dbania o siebie, jak o siebie samego nie dbam, ale też te inne rzeczy, w sensie, że jeżeli ja czasami pozwalam uczniom odpocząć albo nie zrobić czegoś, czasami też pozwalam sobie i modeluję, że tak można, a też, że to ma swoje granice, bo czasami też pozwalam się sobie mobilizować albo mówię teraz jakby ogarniamy i że strasznie silnie działa to, co ja naprawdę robię, w sensie, że właściwie i w tym sensie to trochę ta myśl, którą Dorota miałaś, to w efekcie i to jest bardzo podobne do rodzicielstwa, to dopiero będzie z wysokim, co jak ktoś pisze, to jest bardzo podobne do rodzicielstwa, bo w sumie dzieciom też się traktuje tylko to, co się ma naprawdę i nie da się inaczej, choćby człowiek jajko złożył. I trochę w uczeniu jest bardzo podobnie, znaczy, że to, co mamy naprawdę się przekazuje. I też trochę jest na przykład tak, że jeśli naprawdę jestem strasznie przejęta jakimś tematem i on mnie bardzo ciekawi i mam taką po prostu, że jest coś ważnego, to ci ludzie, którzy mnie słuchają, będą wiedzieli, że to jest ważne i się tym zaciekawią, choćby stali w ostatniej ławce. W sensie, i będą to pamiętać, że mocno działa to, co jest naprawdę to jest taką stronę, no w sumie takiego zadbania o siebie, ale takiego nie bania się, żeby robić to, co jest naprawdę, no bo i tak wypłynie. No i może też komentarza wymaga ta reguła, że jeśli pozwolić emocjom być, to z reguły zmieniają się, bo ona znowuż jest o tym, że jak sobie trochę pozwolimy, że jak mi się nie chce, to mi się nie chce. Jak jestem smutna, to jestem smutna, jak się boję, to się teraz boję, a jak
złoszczę, to się złoszczę. To bardzo trudno jest emocje, bo tam jest duże pobudzenie energetyczne, czyli się po prostu nie mogę złościć przez 3 tygodnie na tym samym poziomie. Jak sobie pozwolę mi złościć, to złość mnie gdzieś jakby poprowadzi. To tak samo jak pozwolę sobie coś czasem nie robić i odpuścić, to tak naprawdę może przyjść mi ochota, żeby jednak się tym zainteresować. Więc to jest bardzo ciekawe, że jak się rzeki nie trzyma, to ona płynie w jakieś inne miejsce. Ludzie się często boją, że jak sobie pozwolą na te emocje, to już się tak skończy, w sensie utkwią w tym smutku albo w tym strachu, albo w czymś. Więc to jest taki prawie psychoterapeutyczny kawałek, w tym, że emocje się właściwie zawsze zmieniają, jeśli im pozwolić być. I tak jest też z emocjami uczniów, że na przykład jak ktoś się bardzo na nas wkurzy i tak wygarnie, to bardzo często to naprawia tą relację i potem jest dobrze, tak całkiem paradoksalnie. Więc... Ja już rzuciłam Państwu na czat również przewodnik o emocjach, który dla wszystkich z Państwa, którzy się zarejestrowali i są dzisiaj z nami i zaznaczyli taką opcję w formularzu do rejestracji, zostanie wysłany papierowy. Olbrzymi ukłon tutaj od dziewczyn z edukacji globalnej, które pokuszą się o wydrukowanie tego przewodnika, gdzie te wszystkie emocje, które... Wszystkie. Część tych emocji, o których dzisiaj rozmawialiśmy, tam się pojawia. Jest mnóstwo praktycznych informacji, więc jeżeli ktoś z Państwa chciałby już sobie poczytać ten przewodnik, to on jak najbardziej jest dostępny. Przede wszystkim są tam pomysły na ćwiczenia w grupie, fragmenty scenariuszy, które mogą Państwo ze swoimi uczniami realizować albo spróbować, nawet zobaczyć, jak Państwo się będą z tymi propozycjami czuli. Ale to weszło mam Tobie, Magdo, w słowo, a zapraszam jeszcze Dorotę w takim razie. Twoje, Doroto, zasady. Mikrofon musisz włączyć. No, faktycznie. Przychodzi mi do głowy taka rzecz, że emocje to jest nasze paliwo. To jest nasze paliwo, które nas popycha do działania. I bez tego paliwa nie pojedziemy. I jak z nimi pracować? To, co mówiłam, ale tak bardziej się uczepię tej myśli, tego paliwa. W związku z tym, jeżeli pojawiają się różne, to je przygarnijmy i trochę przytulmy, zaopiekujmy się nimi, zaopiekujmy się sobą. Jeśli czuję się sfrustrowana, poszukajmy, co tam, jaka potrzeba została niespełniona, co zostało niezaspokojone, bo to jest normalny proces, ale to jest takie paliwo, które nas napędza do działania i też napędza naszych uczniów. Bez tego no nie ma życia takiego w działaniu. I tyle, dziękuję. A ja kończę z tym, żeby dawać sobie więcej wolności w moich emocjach i dawać uczniom i uczennicom moim więcej wolności w ich emocjach i żeby być autentycznym w tym i że to na pewno wtedy będzie dobre spotkanie. Myślę, uczące. Autentyczności Wam nie zabrakło, bo nasze spotkania przed tym webinarium miały podobny charakter i te emocje również były. Ja wrzucam Państwu jeszcze na czat link do miniserwisu edukacji globalnej, gdzie emocje w kontekście właśnie klimatycznym, czyli to, od czego trochę zaczynałyśmy i wychodziłyśmy dzięki Magdzie i jej zainteresowaniu depresją klimatyczną, powtórzę to, bo to cały czas mnie fascynuje, to połączenie tych dwóch słów, depresja klimatyczna, więc... Czytam jednocześnie czat i widzę, że Państwu się bardzo dzisiaj spotkanie podobało. Mnie ono też się bardzo podobało. Zapraszam Państwa serdecznie do śledzenia naszych stron, by również skorzystać z naszej oferty, również w temacie globalnym. Mogą to być warsztaty dla rad pedagogicznych. Można najczęściej albo niestety nie zawsze dołączyć do kursów internetowych, bo one się cyklicznie rozpoczynają. Ale jeżeli Państwo odwiedzą naszą stronę co.org.pl, można się dowiedzieć, co oferujemy w temacie emocji, wyzwań globalnych i klimatycznych, ale również uczenia się o czym dzisiaj i oceniania, o czym dzisiaj było. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie na kolejne webinarium z cyklu Odporna Szkoła. Tak jak już mówiłam, spotkamy się 2 lutego. Nie wiem, czy uda mi się zaprosić tak wspaniałe prelegentki jak dzisiaj. Będę się bardzo starać. Na pewno będę z Państwem również ja. Bardzo, bardzo dziękuję za wszystkie głosy na czacie. Było ich bardzo dużo i olbrzymią frekwencję i zainteresowanie tym tematem emocji i motywacji. Mam nadzieję, że Państwo czują się emocjonalnie równie dobrze jak ja na zakończenie. Bardzo dziękuję i mówię wszystkim dobranoc. Nawet tak bardzo nie przeciągnęłyśmy czasu, więc norma internetowa jest spełniona. Dziękujemy w takim razie.